Witamy serdecznie w kolejnym odcinku W Sedno Rynku. Witam Ciebie, Jacku. Witam Ciebie, Marcinie, witam Państwa. Dzisiaj będzie bez marynarki. Tak, dzisiaj będzie na spokojniej. Natomiast tematy jak zawsze bardzo istotne i bardzo ważne. Przez ostatnie kilka spotkań naszych też mówiliśmy, poruszaliśmy temat wzrostu gospodarczego, tak żeby trochę od tej wojny odejść, a skupić się na tym, co jest takie bardziej długoterminowe, no bo wojna jakkolwiek jest tragedią, to ona w końcu się skończy i musimy patrzeć na to, co dalej, co możemy zrobić, co możemy zmienić. No i też jak wyglądamy, w jakim miejscu jesteśmy. Prawda, Jacku? Zdecydowanie tak. I to jest kwestia taka, że nawet najbardziej agresywne wojny kończą się tym, że w końcu siada się do stolika i potem idzie biznes as usual. Mhm. Szkoda tylko wtedy tych wszystkich, którzy w takiej wojnie zginęli. No ale cóż, no, ci, którzy rządzą światem, nie wymyślili innego sposobu na to, jak nim rządzić i jak zarabiać pieniądze, jak cały czas eskalować różnego rodzaju konflikty, rozgrywać i mamy to, co mamy. Mhm. Kwestia jest taka, że jest tak dużo na temat tych różnych rzeczy związanych z wojną. Stratezy wojskowi mówią, że będą strategami teraz od gry giełdowej, bo im raz wyszło, to im wyjdzie drugi raz, więc no, po prostu jest coraz ciekawiej. Tak, analityków, ekspertów to się mnoży, przepychają się jeden przed drugiego. To mam taką propozycję, żebyśmy dzisiaj sobie tak spokojnie pogadali na temat tego, gdzie jesteśmy i rzeczy bardzo ważnej, czyli tak faktu, że skończył się świat, i to podkreślam od 2 lat, że skończył się świat, który znamy, a świat, który nadchodzi, jeszcze go nie znamy. Mhm. Że jesteśmy cały czas w pewnej tranzycji pomiędzy starym a nowym. W pewnym sensie można by tutaj powiedzieć tak, jak Alvin Toffler pisał w swojej trzeciej fali, że świat przemysłowy będzie walczył ze światem informacyjnym. Oczywiście od tego czasu już tych fal się narobiło nie wiadomo ile, ale będąc tak prosto osadzony w tym wszystkim, mamy do czynienia z walką pomiędzy starym i nowym. I w pewnym sensie nawet ta wojna, która jest prowadzona na terenie Ukrainy, jest wojną wynikającą z zacofania jednego i drugiego kraju, a szczególnie tego kraju, który wpadł na pomysł pewnego rodzaju rozwiązań i próby dopchania się do stolika za pomocą rozwiązań siłowych, bo nie może dopchać się do stolika negocjacyjnego i do tego, żeby rządzić Europą poprzez oferowanie rozwiązań technologicznych, wpływów światowych, tylko no, niestety jest dawcą surowców i przegapił swoje szanse w latach 60., 70., kiedy rozpoczynała się era tworzenia chipów, nie wypracował własnych rozwiązań litograficznych, które umożliwiały mu następnie produkowanie chipów, nie wypracował oprogramowania, którym te chipy można było tworzyć, został w tyle, potem dekada lat 90., która doprowadziła do jeszcze większego zacofania i niewykorzystania tej całej fali rozwojowej informatyki, internetu, jaka wtedy nastąpiła, tylko kopiowanie i wykorzystywanie technologii amerykańskich. No i dzisiaj mamy sytuację taką, że kraj, który chciałby być wielki, no wielkim nie jest, bo nie ma technologii. Mhm. Nie ma technologii, to jest bardzo ważne, co podkreślam, że żeby wytworzyć produkt, rozwiązanie, zbudować ekosystem, trzeba kontrolować technologię od samego jej fundamentu, od samej podstawy, tak? Jak oceniam projekty inwestycyjne, projekty startupowe, to pierwsze pytanie, jakie zadaję, czyją masz technologię, swoją czy obcą? Jak obcą, to co będzie twoim produktem, rozwiązaniem, jak ktoś ci tą technologię zabierze, bo też przerabiałem takie sytuacje, w których miałem jakieś rozwiązanie, tylko w pewnym momencie technologia się ucięła, bo na przykład bazując na cudzej technologii, ktoś dał ciała i nie rozwinął jej w odpowiedni sposób i w kontynuacji tego produkt, który był osadzony od danej technologii, wypadł z gry, no bo nie był w stanie się adoptować, a inne produkty oparte na nowocześniejszych technologiach wygrały. Mhm. Dlatego stąd wziął się ten slajd, który tutaj macie, pana Dalipa Singha, Hindusa z pochodzenia, który jest zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. I dlaczego to robię? Bo on tutaj powiedział bardzo ważną kwestię i to jest ta kwestia, która dotyczy Polski, bo dzisiaj przede wszystkim, szanowni państwo, chodzi o Polskę. I będziemy tą Polskę porównywali z naszym sąsiadem i zastanawiali się nad tym, jaka jest siła tak naprawdę naszego głosu poza siłą emocjonalną. Czy jesteśmy w stanie przekuć nasze słowa w realne działania, czy też potrafimy tylko i wyłącznie emocjonalnie przemawiać,
a ktoś będzie nas pragmatycznie, jak to Anglosasi i Germanie robią, obserwował, no i zastanawiał się, no i dobra, chłopaki, pogadaliście i co dalej, tak? Bo w gadaniu to my jesteśmy dobrzy, w wyciąganiu szabelki samosierze genialni, ale jak przychodzi do długoterminowej roboty i budowania państwa, to swoją szansę straciliśmy w XVIII wieku, kiedy od tamtego czasu Polska upadła i podnieść się nie może i pytanie, czy w ogóle przetrwa te wszystkie zawirowania i zmiany, które w tej chwili nadchodzą, no bo kim jest Polska? Poza wspaniałymi ludźmi i wspaniałym terytorium położonym w środku Europy, to jakie ona ma znaczenie ekonomiczne? No bo logistyczne ma, ale ekonomiczne? No i o tym sobie dzisiaj pogadamy. I tutaj z tego cytatu najważniejsze jest właśnie to, że siła strategiczna jest związana z zaawansowanymi technologiami i wizją, które dane państwo ma do tego, żeby przyciągać do siebie różnego rodzaju talenty i przetwarzać je w technologie, produkty, rozwiązania i ekosystemy. Tak? To, co w przypadku Rosji na przykład jest smutne, to jej talenty wyjeżdżają do Stanów i tam robią pieniądze, pracują, tworzą firmy. Twórca Ethereum, prawda, wyjechał do Kanady razem z rodzicami i tam stworzył coś, co nie wiadomo, czy by stworzył, będąc tutaj. I teraz element umiejętności pozostawiania talentów, nie wypuszczania ich poza własne terytorium, nie wypuszczania technologii, bo jeżeli wytworzysz technologię na terenie Stanów Zjednoczonych, to nie możesz je wyeksportować, jeśli nie dostaniesz zgody. A więc to też jest bardzo ważne, prawda, ochrona tej technologii, jeśli się ją w ogóle ma. A więc można powiedzieć tak, jeśli nie masz technologii, to w nowym świecie cię nie ma. Jesteś podwykonawcą, poddostawcą tych, którzy tą technologię mają. Kto dzisiaj technologię ma? No mają Amerykanie i zdają się budować tą technologię Chińczycy. Czy oni ją mają? To też jeszcze nie wiadomo. Na razie mówią o tym, że mają i do momentu, kiedy ktoś nie powie, sprawdzam, czy tą technologię rzeczywiście macie, to nie jesteśmy w stanie do końca ocenić, jaką tą technologię mają, bo jeśli mówimy w tym momencie na przykład o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i o tym, jak Chińczycy są mocni w sztucznej inteligencji, no dobra, to czy oni mają własne oprogramowanie, własne języki oprogramowania, które wykorzystują do tego, żeby pisać programy śledzące, programy analityczne? No nie. I to jest właśnie problem Chińczyków. Do momentu, kiedy nie stworzą własnego oprogramowania, własnego systemu operacyjnego, to ten base technologiczny jest po stronie kogo? Amerykanów. Widzicie to? A to jest ciekawe, bo tutaj były zapędy może, tak bym powiedział, żeby Huawei, tak, zaczął stworzyć chociażby swój system operacyjny dla oczywiście telefonów, mobile, ale jednak mimo wszystko. No i tutaj walka już oczywiście wtedy weszła na noże, jeżeli chodzi o utrzymanie tej technologii, bo generalnie Huawei został wyrzucony wtedy ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj ten hegemon amerykański też dba o to po prostu, żeby jego technologia była dalej utrzymywana i dalej tworzyła ten core, więc bardzo trudno się wybić. Ale masz rację, jeżeli chodzi o Rosję i zaniedbania, które zrobili sami i doprowadzili do tego, że teraz muszą walczyć o to, żeby mieć kawałek stołu do dyskusji, bo w sumie jak o tym jeszcze pomyślimy, bo od Rosji bardzo łatwo dojść do Polski, tak? Jeżeli chodzi o Rosję, no to tutaj mamy surowce i super, fajnie, że eksportujemy, możemy eksportować albo na zachód, albo na południe, nie do Chin, ale dalej to nie jest żaden rozwój, to jest tylko i wyłącznie kopanie w ziemi i wysyłanie tego, co mamy w ziemi. To się kiedyś skończy, to raz, a dwa może być mi potrzebne. No i czy czasem Polska nie jest dokładnie w tym samym momencie? No i właśnie na ten temat pogadamy. Polska jest w gorszej sytuacji nawet, bo tych surowców za dużo nie ma. Mamy miedzianą górę, w której kopiemy miedź i wysyłamy ją i sprzedajemy nieprzetworzoną, a jak były pomysły, żeby przetwarzać, to ktoś nam pogroził paluszkiem, powiedział nie wolno, tak? Macie sprzedawać nam surowe wytwory tego, co robicie. To jest więc tak samo, jak Europa trzyma za gardę, że no właśnie gardę powiedziałem ładnie. Za gardło. powiedziałem ładnie. Afrykę całą, tak? No bo tam też nie pozwalają na przetwarzanie żadnych dóbr, które są wytwarzane w Afryce, chociażby kakao, czy kawy, czy czegokolwiek, tylko wszystko jest eksportowane jako ziarna, czyli najtańsza rzecz w całym tym procesie produkcji, pomimo tego, że produkcja nie jest skomplikowana i można by było spokojnie to robić w tamtych krajach. No ale tutaj
też, żeby też nie brzmieć tak, że ten odcinek będzie bardzo pesymistyczny, to masz rady, tak? Bo to jest też uprzedzając, poza tym, że będziemy mówić o Polsce, jak to wygląda źle, to też powiemy o tym, co można było zrobić i na co zwracać uwagę, bo może być dobrze, bo mamy naprawdę bardzo uzdolnioną młodzież. Ja jestem z takiego pokolenia, które zakładało różne startupy i też tego działo się bardzo dużo. Pytanie, czy dalej się dzieje? Ja troszeczkę wypadłem z tego obiegu startupowego, ty jesteś trochę bardziej wbrew pozorom, bo jednak od tej drugiej strony finansowej, więc na ten temat też możemy później porozmawiać. Natomiast wracając do tego, co zacząłeś, to właśnie to jest ciekawe, że jak popatrzymy na PKB, na rozkład PKB, to Rosja, tak ogromny kraj, tu już kiedyś pokazywaliśmy ten slajd, już kiedyś wskazywałeś, tej Rosji praktycznie tu nie ma, a są właśnie Stany Zjednoczone i są Chiny, Japonia, Niemcy, tak, to są kraje, które dominują, Francja, chociaż też już dużo mniej. No i gdzieś tam malusieńka Polska jest, no, prawda? Tak. Polska nad Niemcami, taką jest, malusieńką. Jest. I to jest, ta mapa po prostu uczy pewnej pokory do tego, co się dzieje. Do tego, gdzie jest twoje miejsce w szeregu tak naprawdę. Bo krzyki emocjonalne jeszcze nikomu dobrze nie wyrobiły, bo w pewnym momencie emocje mają to do siebie, że opadają. I pozostaje czysty element pragmatyczny pod tytułem, no to co masz za tymi emocjami, tak? No niektórzy mają czołgi i samoloty, inni mają technologię i czołgi i samoloty. No więc jeżeli ktoś położy na stoliku w ramach licytacji i będziemy grali sobie tutaj różnymi rzeczami, które mamy, no to ktoś rzuci, no ja mam jeszcze populację, prawda? Mhm. Więc to, co tutaj też jest bardzo ważne z tej mapy, tak tylko do waszej uwagi, zwróćcie uwagę na Indie, gdzie one się tutaj mieszczą. Kraj, w którym mieszka miliard ludzi, tak? I która ma produkt na poziomie 2,95 biliona dolarów. Jak Francja. Czyli ma produkt taki jak Francja. Kraj o populacji miliarda ludzi ma PKB jak Francja, a populacja około 60 kilku milionów obywateli. Mhm. A w porównaniu do Niemców, którzy mają około 80, no to zwróćcie, jak to po prostu tak naprawdę wygląda, więc kluczem do porównywania też między innymi tych PKB i znaczenia danych krajów jest to, jak produkt krajowy brutto dzieli się na obywateli, czyli jaki mamy dochód per capita. Mhm. Tak, na mieszkańca. I teraz patrząc na tym wszystkim, no to widać wyraźnie po prostu jakieś ściskanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, które mamy w tych krajach, które są no, niczym innym, tylko no, po prostu no, podwykonawcami, czyli tymi, gdzie zabiera się maksimum bogactwa w postaci różnego rodzaju transferów strategicznych celem budowania bogactwa u siebie. No i jak się możesz postawić w tym momencie i powiedzieć, że kogoś nie lubisz? No to ktoś ci powie, to mnie nie lub, ale tamten mnie lubi, dziękuję ci bardzo, wypadł, tak? No, tutaj więc poruszamy... To jest ważne, okej? Okay? I tak jak mówię o tej logistyce polskiej, no to dobra, no to jesteśmy krajem, który jest logistyczny i krzyczy głośno, no to co można zrobić? No to zlikwidujmy ryzyko i zróbmy sobie wspólną granicę na Wiśle. I to jest pewnego, czy też na Bugu i to co ciągle powtarzam, że efektem tego wszystkiego jest tylko pytanie, czy granica między Federacją Europejską, bo ona powstanie, z dużym prawdopodobieństwem oczywiście powstanie, bo kraje Europy, takie jak Włochy, Hiszpania też się temu przyglądają. Niemniej można założyć z prawdopodobieństwem większym niż 50%, że jest szansa na to, że tak się stanie. No to teraz pojawia się pytanie, czy granica tej Federacji Europejskiej będzie na Bugu z Federacją Rosyjską, czy będzie na Wiśle, czy będzie na Odrze. No i to jest pytanie, na które dobrze by było, gdyby po prostu się nad tym zastanowić i patrzeć na to wszystko, co się dzieje, bo ta wojna się skończy, strony się między sobą dogadają. No i pytanie, kto za to zapłaci. Tak? I w wojnie zawsze ktoś, kto za to płaci. Tak. Czymś. A co jest najczynniejsze na Ziemi, Marcinie? Życie. Ziemia. Jak wiemy już z poprzednich odcinków Sednorynku, Ziemi nie przybywa i nie ma tyle Ziemi, żeby tutaj starczyło dla wszystkich. Natomiast wracając do samego wzrostu gospodarczego, tutaj porównujemy liczby, które warto dobrze zrozumieć i też obiecałeś kiedyś, że te rzeczy wyjaśnimy. A więc tutaj dwie metody obliczania PKB i od tego myślę, że warto zacząć cały ten nasz wywód dzisiejszy. No właśnie, bo wiecie, tak szafujemy tymi słowami różnymi, to w tym jesteśmy bardzo dobrzy.
prawda, i używamy tych słów. I teraz co to jest produkt krajowy brutto, tak? I czy on jest liczony w cenach bieżących, czy w cenach stałych, bo to daje pewnego rodzaju pogląd ze względu na co? Na to, że mamy inflację, czyli jeżeli na przykład produkujemy 100 bochenków chleba, a jego cena się zmienia, no to wtedy pojawia się ważne pytanie, czy produkt PKB, czy PKB się zmienia, tak? Mhm. I teraz w cenach bieżących, no to on rośnie o wskaźnik inflacji na przykład, prawda? Ale w cenach stałych może się okazać, że nie produkujemy więcej bochenków chleba, więc mamy PKB tak naprawdę o zerowym przyroście. I teraz składowe tego są bardzo ważne i także istotą patrzenia na przykład na PKB amerykańskie i PKB polskie to jest to, jaką wagę w budowaniu PKB ma konsumpcja. W Stanach Zjednoczonych konsumpcja decyduje o PKB, tam bodajże jest 85% PKB amerykańskim samej konsumpcji jako takiej, prawda? Plus inwestycje, plus wydatki rządowe bez transferów, plus różnica między eksportem a importem. I to jest bardzo ważne patrzenie właśnie na tą strukturę i rozumienie tych cyfr, które się dają, bo jak ja słyszę, że PKB wzrosło o 5,7% w 2021 roku w stosunku do 2020, to co to znaczy? Co wzrosło? Konsumpcja wzrosła, inwestycje wzrosły, a może wydatki rządowe wzrosły bez transferów społecznych, tak? A może wzrósł eksport przy spadku importu? A może wzrósł eksport przy stałym imporcie? I rzucanie właśnie w tych różnych gazetach wzrosło, no ale dobra, no ale co wzrosło? No i to jest, tych metod na liczenie PKB jest kilka i też jeszcze o jednej dzisiaj chwilę opowiem, no, bo innym podejściem no to jest metoda dochodowa, tak? Bo to była metoda wydatkowa, teraz mamy metodę dochodową, czyli liczenie dochodów z pracy, z kapitału, dochodów państwa i amortyzacja majątku. No i teraz PKB w przypadku dochodów z pracy jest bardzo ważne, bo w ten sposób świat w ogóle generalnie jest zarządzany, patrząc na dochody z pracy. Dlaczego? Bo co to jest praca? No to są godziny pracy. No i teraz te godziny pracy, godziny konsumpcji, godziny spania, to są te elementy, przez które układa się tą grę strategiczną w układzie globalnym. I teraz patrząc na to, jak się to wszystko rozkłada, no to jest element taki, jak ty będziesz miał dochody z pracy mniejszej, to ja będę miał dochody z twojej pracy większe, jeśli ci mniej zapłacę. I teraz jeżeli państwo nie dysponuje technologią, nie dysponuje potencjałem gospodarczym, jeżeli nie dysponuje potencjałem finansowym, to jest właśnie tak, jak jest w Polsce, że obce państwa decydują, obce firmy, obce państwa decydują o tym, jakie dochody z pracy będą uzyskiwane przez polskiego obywatela. Mhm. Bo nie mamy siły przetargowej. Siadamy do stolika i możemy powiedzieć co, że mamy młodą populację. No mieliśmy młodą populację. I polskie społeczeństwo dramatycznie się starzeje. I teraz nie mamy już wartości na rynku polegającej na tym, że możemy siąść do stolika i powiedzieć, mamy młodych ludzi, którzy będą wam pracowali i będziecie czerpali dochody z ich pracy. Wy, nie my, nie? My będziemy czerpali dochody z wynagrodzeń, które im wypłacicie, podatków od ich wynagrodzeń i z tego tytułu będziemy utrzymywali państwo infrastrukturę, więc ustalmy w tym momencie, jaki dochód możemy dać tym ludziom, tak żeby no to jakoś wszystko hulało, prawda? I to są negocjacje, tak naprawdę fundamenty tych negocjacji, w których tworzy się element interakcji gospodarczych pomiędzy stronami. Ktoś daje ci tyle, żebyś przeżył, ale nie daje ci tyle, żebyś zakumulował. No to jest przede wszystkim sposób na zarządzanie tak, żeby właśnie mieć cały czas poddany, nie? Poddaną pracę, bo rozwijasz tylko tyle, żeby ktoś był zadowolony, a nie dajesz mu możliwości rozwinąć skrzydeł. Natomiast w obu tych przypadkach powinno być tak, że to rośnie. I tutaj ważnym aspektem, czy powinno być tak, że rośnie po prostu PKB i wtedy się rozwijamy, teoretycznie przynajmniej. Ale tak jak powiedziałeś, dużym elementem, dużą ważną informacją jest to, z czego to PKB wynika. I tutaj jeszcze masz kolejny slajd na ten temat. No właśnie, jakbyś był tak dobry. No właśnie, może nie będę wyprzedzał, bo tutaj masz też informacje właśnie o zarobkach, kredytach, czy zyskach, czy długach, nie? No to jakbyś był tak dobry, pokazać ten slajd. No jest już. U mnie nie jest. U ciebie nie jest? O! A, ten, okej. Okay. A to przeskoczyłeś o jeden. Cofnij. No ten. Miał... O, teraz jest. Okej. Okej, dobra. Więc to, co wam pokazuję, to są pewne fragmenty materiału z warsztatu, które przygotowałem dla inwestorów nieruchomości, prawda? I
Tam miałem taki blog właśnie dotyczący systemu gospodarczego, jak to działa, jak to funkcjonuje. I jedna rzecz bardzo ważna w PKB, to jest tak naprawdę odzwierciedlenie przepływów gotówkowych, finansowych w gospodarce. Prawda? I teraz tak naprawdę konsumpcja, inwestycje, transfery rządowe, czy różnica, czy eksport, czy import, to tak naprawdę z tym wszystkim związana jest jedna bardzo ważna kwestia. Pieniądz. Prawda? I jeżeli mówimy w tym momencie o konsumpcji, to co to jest konsumpcja? To jest transfer moich zarobków, potencjalnych kredytów, które wezmę, na gotówkowych na przykład, które tak hojnie są rozdawane przez banki, celem wymiany je ich na dobra konsumpcyjne. Czyli to jest przepływ pieniędzy z mojego dochodu z pracy, tego co pożyczę od systemu finansowego, co będę musiał zwrócić, z moich dochodów z pracy, na dobra konsumpcyjne. Co to jest, są inwestycje? No to inwestycje, no to inwestuje przedsiębiorstwo. A więc przedsiębiorstwo inwestuje a albo swoje zyski, które ma, albo kapitał własny, kapitał, który posiada z wkładu udziałowców, akcjonariuszy, albo transferuje dług. W pewnym sensie można powiedzieć, że kapitał własny też jest pewnego rodzaju długiem wobec udziałowców, akcjonariuszy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spółka zamyka swoją działalność, to zwraca ten kapitał po spłaceniu swoich zobowiązań do udziałowców, akcjonariuszy. Tak? Dlatego tu użyłem tylko jednego słowa dług, bo to też wszystko zależy od tego, jak popatrzymy. I na końcu drogi mamy generalnie dług. Nie? Okej, ale to o tym za chwilkę będzie przy eksporcie. Mhm. A więc inwestycje to transferujemy w tym momencie wypracowane zyski, zaciągnięty dług od akcjonariuszy lub od systemu finansowego i transferujemy go na czynniki wytwórcze w postaci na przykład fabryk, maszyn, urządzeń. No, i tak to wygląda. No, transfery rządowe, no to co to jest? To jest transfer długu znowu, tak? Czyli jest przetwarzanie długu, podatków, opłat na elementy, którymi rząd realizuje swoje cele, czyli na przykład no, buduje lotnisko pod Łodzią, tak? Centralny port komunikacyjny. To jest taki przykład, nie? To jest transfer. No bo on nie ma innych pieniędzy niż podatki, opłaty i dług, tak? No i potem mamy element eksportu i importu. No, eksport to wiadomo, to co wysyłamy, import co zabieramy i to jest tak naprawdę przyjmowanie długu w skali międzynarodowej. Natomiast właśnie tutaj te przejmowanie długu w skali międzynarodowej też wyjaśniłeś na kolejnym slajdzie, tak. gdzie są te trzy punkty tutaj wskazane, nie? O, widzisz, pięknie Ci dziękuję. No i tu jest właśnie, widzicie, ten element wypływu pieniądza, czyli jeżeli w tym momencie ktoś do mnie, do Polski wyeksportuje więcej niż zaimportuje, to co robi? No przejmuje dług naszego państwa. Mhm. Tak naprawdę. I teraz my, jeżeli mamy deficyt w obrotach z takim państwem, no to musimy skądś znaleźć pokrycie na tą lukę. No to znajdziemy, że z kimś innym możemy wypracować nadwyżkę, to może to pokryjemy, ale biorąc pod uwagę taki prosty element, że mamy do czynienia z obrotem tylko z jednym krajem, no to jeżeli ten kraj zarabia na nas więcej niż my, no to my musimy pożyczyć pieniądze, żeby uzupełnić lukę w naszym systemie finansowym. No bo to pieniądze wypłynęły. Mhm. Ich nie ma. Mhm. Ja zawsze zwracam uwagę... Zapłaciliśmy naszym pieniądzem za więcej, niż dostaliśmy pieniędzy za to, co my wysłaliśmy na drugą stronę. Słuchajcie, to są bardzo ważne kwestie, patrząc na przepływy gotówkowe, jak ten świat po prostu funkcjonuje i o co w tej grze chodzi tak naprawdę. Chodzi o to, żeby przejąć cudzy dług. Ja im więcej go przejmę, tym mniej długu ja zaciągnę. Zawsze im mniej długu ja zaciągnę, to tym mniej zapłacę odsetek, czyli tym więcej pieniędzy zamiast inwestować w odsetki, mogę inwestować w rozwój i dobrobyt mojego społeczeństwa. Mm-hmm. Ja zawsze zwracałem uwagę przy analizie walut na bilans handlowy, dlatego że bilans handlowy pokazuje, jak silna jest gospodarka. Czy ma co wydawać, czy nie ma czego wydawać. Bo jeżeli tylko importuje, opiera się na imporcie i nie wytwarza własnych dóbr, to niestety jest to duży problem. Oczywiście tutaj Stany Zjednoczone są wyjątkiem, dlatego że mają po pierwsze duży wewnętrzny popyt, a po drugie eksportują dług poprzez swoją walutę, jaką jest waluta rezerwowa, dolar. Więc mamy troszeczkę inny układ sił, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, aczkolwiek i tak, tutaj wracając jeszcze do poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, chciał wyrównać ten bilans, aby był bardziej neutralny na rzecz Stanów Zjednoczonych, żeby nie był aż tak mocno ujemny ten bilans handlowy.
I to jest bardzo ciekawy aspekt, który jest rzadko poruszany, bo zwracamy uwagę na to, że po prostu, nie wiem, importujemy czy eksportujemy, ale ile jest tego netto, no to już rzadziej, tak? A to jest jednak Bo bardzo ważny aspekt. tutaj jest bardzo ważnym elementem domknięcie cyklu. I teraz tak, jeśli ja mam dolary jako Ameryka, Stany Zjednoczone, Ameryki Północ, kupuję od kraju Y towary, no to płacę dolarem, tak? $100, ok? No i teraz jak te $100 wylądowało w tamtym kraju, no to tam ktoś sobie zadaje pytanie, co ja z tą stówą mogę zrobić? No mogę kupić coś innego. No ale jest pewien limit tego, co mogę kupić za towary sprzedane do Stanów Zjednoczonych, no to wtedy przychodzą z pomocą Stanów, mówią, to ja my ci sprzedamy towar pod tytułem obligacja. Prawda? I w ten sposób ta nadwyżka dolarowa wraca z powrotem na rynek amerykański, za który rozchodząc się po kraju, z powrotem jest kupowany towar w kraju Y, tak? No i tak się toczy ta gra, polegająca na tym, że nadwyżka pieniądza jest ściągana w postaci oferowania obligacji. No i teraz, czy Polska jest w stanie coś takiego robić? Chyba nie specjalnie. No nie, ale jest bardzo fajny, bo nie wiem, czy w zeszłym spotkaniu, poprzednim, czy wcześniej jeszcze, pokazywałeś, jak pan Dalio, tak? Ray Dalio. Tak. Wskazywał na to, w jaki sposób przekształcają się gospodarki. I tutaj warto zwrócić uwagę, że ostatnio na jego kanale pojawił się materiał, do którego serdecznie zachęcam. Świetny film, polecam wszystkim. Tak, to dwa tygodnie temu się pojawiło, fantastyczny film, czyli zasady tego, w jaki sposób zmieniają się no, gospodarki światowe, te dominujące, tak, czyli hegemonii. I tam też odnośnie tego drukowania jest, a że Jacek o tym mówił kilka tygodni temu, to akurat w punkt się pojawił ten materiał, więc też zachęcam, znajdziecie na YouTubie. Super, świetnie. To w tych linkach, które damy tam, proponuję, żebyśmy ten. No i teraz właśnie patrzę na ten trzeci element, że ktoś, kto ma taką sytuację, jaką ma, no to staje się łupem dla wilka. No i teraz Stany Zjednoczone no nie stają się tym łupem dla wilka, bo oprócz tego, że eksportują fantastycznie swój pieniądz, to mają jeszcze technologię, która kontroluje podstawy naszej cywilizacji opartej na systemie informatycznym, na przepływie danych, informacji, wykorzystaniu tej informacji. No i ma jeszcze całkiem sensowną armię, pierwszą armię świata, posiada przede wszystkim pewne umiejętności i kompetencje prowadzenia wojny, które się okazują no, bardzo ważne, jak się okazuje. To nie jest tak prosto biegać po poligonie, a potem pójść robić to samo w obcym kraju, no bo wtedy to nie do końca tak działa poligonowo, tak? Więc tak wygląda ta przestrzeń. Jakbyśmy pojechali dalej z naszymi slajdami, o fajnie. No i teraz inną definicją w PKB, to jest definicja mówiąca, że PKB stanowi sumę wartości dodanej ze wszystkich gałęzi produkcji narodowej, tak? Że PKB to jest to. No i teraz w tym wszystkim jest bardzo ważne zrozumienie, bo za chwilę pokażemy tutaj kilka slajdów związanych właśnie z wartością dodaną. Co to jest ta wartość dodana, prawda? Czyli zwróćcie uwagę, że w tym momencie element budowania PKB w oparciu o wartość dodaną nie jest sumą wartości sprzedanej pomiędzy poszczególnymi poziomami logicznymi tworzenia danego towaru. Prawda? To jest slajd zaciągnięty z takiego fajnego artykułu dla szkoły średniej. Proszę zobaczyć, zapomniałem źródła, więc go w tej chwili nie podaję. Przepraszam źródło, jeśli by zauważyło, że wykorzystałem. Nie pamiętam tego źródła, to ze moich jakichś starych materiałów jest. No i ale bardzo dziękuję, bo jest to fajnie opracowane i pokazane, jak buduje się wartość dodaną. I ta wartość dodana ma znaczenie z perspektywy państwa przetwórczego, jakim jest Polska, o czym będzie za chwilę. A więc zwróćcie uwagę, że PKB jest wartością tego, co na drodze, czyli PKB na przykład z produkcji chleba, jest sumą tego, co zostało dołożone na poszczególnych etapach produkcji tego chleba, czyli to takie wyboldowane WD równa się 1, WD równa się 1, 4, 2 i na końcu tak naprawdę jest dziesiątka, bo jest to suma w tym momencie tych wszystkich rzeczy, a nie 27 jakby sumować te kwestie po kolei, prawda? A więc PKB to jest, znaczy wartość dodana to jest to, co na końcu jest tak naprawdę konsumowane i już dalej nie przekazywane i odsprzedawane. I dlaczego to jest bardzo ważne? I zachęcam Was do przyjrzenia się temu wszystkiemu, dlatego że te łańcuchy ekonomicznej wartości dodanej w skali globalnej
pozwoliłyby dopiero zrozumieć tak naprawdę, jak pracuje mechanizm gospodarczy tego świata. I teraz ktoś na końcu tej piramidy informacyjnej wie, jak funkcjonują te łańcuchy wartości dodanej i zarabia, posłuchajcie moi drodzy, nie na tym, że posiada jakąś tam firmę, która coś produkuje, tylko zarabia na rozumieniu budowania wartości dodanej i przerzucania strumieni pieniędzy i zarabiania na przepływach, na strategicznych przepływach gotówkowych pomiędzy krajami w taki sposób, że wie, gdzie ta wartość dodana tworzy się najbardziej i inwestuje w firmy, które mają największy udział w wartości dodanej tworzonej w danym łańcuchu wartości, prawda? Więc ta strategia międzynarodowego podejścia do gospodarki jest kompletnie inna, niezrozumiała, no i jakoś tak dziwnie, tak jak to ostatnio mówiłem, no w szkołach ekonomicznych trudno dostrzec. Tak? No podstawowym problemem... Chyba... tego nie piszą. No. No tak, podstawowym problemem naszej gospodarki i wielu gospodarek jest to, że zamyka się, tak, w tym takim wąskim gronie rzeczy potrzebnych, koniecznych, ale nie idzie dalej, nie tworzy tych rzeczy, które są może niekonieczne, tylko właśnie mogą zmienić świat, mogą mieć ogromną marżę, bo ta marża to jest ta wartość dodana, jakbyśmy mogli sobie gdzieś tam pomyśleć o przedsiębiorstwach, to im wyższa wartość dodana, tym wyższa marża. I tutaj też warto zwrócić uwagę właśnie, że firmy, które produkują jakieś nowe technologie, zazwyczaj te marże mają ogromne. Dlatego właśnie, że są w stanie po pierwsze ograniczyć koszty produkcji, a po drugie wygenerować dużą wartość dla tych, którzy kupują te produkty. I takie spółki to są spółki, które generują wysokie zyski i są może bezpieczniejsze w dłuższym terminie, bo dzięki temu, że mają taką marżę, mogą manipulować cenami, mają elastyczność kosztową. Tak samo, tak samo państwo, jeżeli ma tą marżę, czyli ma tą wartość dodaną wysoką, to może nagle zwiększyć wydatki na cokolwiek, jeżeli jest taka potrzeba, a nie zadłużać się na kolejną rzecz, tak? Bo cena, na przykład tak jak niestety w Polsce może być, nagle zwiększy się cena aluminium, czegoś tam po drodze i my już nie mamy marży, tak, bo nie jesteśmy w stanie wygenerować tego zysku, dlatego że przetwarzaliśmy aluminium na zderzaki. No i lipa. No i teraz to jest bardzo ważne w tej przestrzeni, o której rozmawiamy. Z punktu widzenia na przykład przemysłu samochodowego, bo jest kilka branż, jest budownictwo, przemysł samochodowy, tak, przemysł okrętowy i tam parę jeszcze innych, które w swojej masie tworzą to PKB w skali globalnej oparte o łańcuchy wartości. Mhm. Prawda? Czyli łańcuch wartości produkcji samochodu rozpoczyna się od czego? Od wydobycia rudy. Mhm. Tak? Wydobycia ropy naftowej. Dlaczego? No bo te wszystkie plastiki w samochodzie, no to jest ropa naftowa, tak? Mamy minerały, które wydobywamy do tego, żeby wytwarzać te części metalowe, no i mamy energię elektryczną, która do tego jest potrzebna też w oparciu o paliwa kopalne, no ale ostatnio także o wiatrowe i słoneczne, ale do tego, żeby wytworzyć produkcję generatorów wiatrowych, żeby wytworzyć generatory wiatrowe czy też solary, no to też jest potrzebna ta podstawa, od której można zacząć, tak? No i to wszystko razem tworzy pewnego rodzaju łańcuch wartości. I teraz, jeżeli popatrzymy na przykład na niemiecki przemysł samochodowy, no to oni mają tak, A, zasoby węgla, B, zasoby rudy w zagłębiu rury, prawda, trochę dokupowywują i na końcu sprzedają samochód. Czyli wszystkie dochody z tej wartości dodanej, której tutaj widzicie, starają się w maksymalnym stopniu akumulować gdzie? U siebie wewnątrz kraju. Dlaczego to wam za chwilę pokażę na kolejnym slajdzie, którym właśnie źródło, które dostarczyło mi tej informacji, a które tak jak wspomniałem, no niestety nie pamiętam, pokazuje, jak to wygląda w układzie międzynarodowym. I teraz jedna rzecz oczywiście, patrzcie, to jest materia, a drugie to są te interpretacje, które wam pokazuję. Czyli jeżeli dostrzegają element bardzo ważny, polegający na tym, że pewne rzeczy u nich mogliby zrobić to zbyt drogo, no to przekazuje się do kraju Y, jakim jest na przykład Polska, pod półwyroby, które na przykład w procesie tych brudnych, szkodliwych, niewdzięcznych robót robi za 2,5 tysiąca netto miesięcznie polski robotnik, czyli wierci dziury w warunkach, których no w Niemczech nie miałby takiej możliwości, a tym samym koszt wytworzenia jest dużo mniejszy niż tam, prawda? No i budują się takie polskie firmy przetwórcze, które działają w tym niemieckim łańcuchu wartości dodanej związanym z produkcją samochodów, dostarczając i uzupełniając luki, które są dla nich bardziej opłacalne, niż mieliby to robić u siebie. Czyli analiza łańcucha wartości pokazuje to, co mogę dystrybuować do kogoś, żeby ten ktoś nie stał się moim strategicznym konkurentem,
ale jednocześnie zwiększył moje dochody z łańcucha wartości? No takie pytanie zadaje się w dyskusjach na temat strategii budowania firmy opartej o zarządzanie łańcuchem wartości. Od początku do końca, prawda? Czy też strategii danego kraju, w którym występują tego typu łańcuchy wartości. No i Polska do 90 roku miała rozwinięty łańcuch wartości, na przykład związany z produkcją statków. Produkujemy jeszcze jakieś statki? Chyba nie za dużo, no nie albo bardzo. W ogóle. Coś tam montujemy, ale teraz ten proces u nas polegał na tym, że mieliśmy węgiel, importowaliśmy rudę, czyli stosunkowo taki o bardzo niskiej wartości dodanej produkt od naszego sąsiada za wschodu. Importowaliśmy też od niego ropę, z której wytwarzaliśmy komponenty plastikowe, ale ten element budowania wartości dodanej kończył się u nas na Fiacie, Polonezie i Maluchu, prawda? Ale był to zamknięty łańcuch wartości, tworzony dużą wartość dodaną, ze względu na to, że nie wywalaliśmy tego poza nasz kraj, tylko obracaliśmy się w ramach naszych przepływów finansowych, prawda? Czyli nie było elementu polegającego na tym, że za dużo z tej różnicy eksport-import wyrzucaliśmy poza nasz kraj. Czyli budowaliśmy pewnego rodzaju prymitywno, bo te samochody były takie, jakie były, aczkolwiek w tamtych czasach nie było dużo, powiedzmy, bardziej zaawansowanych technologicznie. No jakość wykonania pozostawała dużo do życzenia, komfort i parę innych rzeczy, ale generalnie trzymaliśmy się mniej więcej do połowy lat 80. w takim ogólnoświatowym nurcie jako klasa średnia, może taka niższa klasa samochodowa. Tak? Drugi łańcuch wartości, który mieliśmy, to było budowanie okrętów i byliśmy potęgą, tylko że nasza potęga budowania okrętów stanowiła zagrożenie dla naszego zachodniego sąsiada i dla innych krajów świata, które budują, tak? Ale tutaj bezpośredni wpływ był dość potężny, no i bardzo szybko zakończyły funkcjonowanie nasze stocznie w Gdańsku, Szczecinie. Okay? Ostatnią stocznią, która była dobita, to była stocznia w Szczecinie, gdzie pewna pani przyjechała z Unii Europejskiej i powiedziała, że nasz rząd polski nie ma prawa udzielać gwarancji rządowych na to, żeby kupić pewne rzeczy do tego, żeby można było wytwarzać produkty. Za to w tym samym czasie, jak prasa wtedy donosiła w innym kraju, też europejskim, takowe pomocy były udzielane i nie było problemu. No to jest tak jak z prawem, tak? Że rozwiązania, które w Polsce zostały przyjęte, jeżeli chodzi o nasz spór z Unią Europejską, chyba świetnie funkcjonują w Hiszpanii, prawda? Czy też jakieś tam elementy w Niemczech. No to się nam mówi, że tam jest inna kultura polityczna i prawna, w związku z czym tam może, a u nas nie. to jest zdumiewające, no ale cóż, no widać, że nasi rządzący nie potrafią sobie z tym poradzić. No, a jak sobie nie potrafią poradzić, to może powinni powiedzieć przepraszamy i dziękujemy i zapraszamy kogoś, kto sobie z tym poradzi, tak? Bo jesteśmy w takiej sytuacji, że w czerwcu będzie się rozgrywała, to też taka dla informacji wszystkich, w czerwcu będzie bardzo ważny moment związany z rozliczeniami różnych rzeczy pomiędzy nami a Unią Europejską. No i w czerwcu się dowiemy, jakie będą efekty tego wszystkiego, tak? Będziemy mieli zmiany w KRS-ie, czy nie będziemy mieli? No i co to się podzieje z Krajowym Planem Odbudowy, z funduszami europejskimi, które mają do nas przypłynąć, tak? Więc szanowni Państwo, czerwiec. Czyli w czerwcu na wakacje nam zgotują, albo będzie dobrze, albo będzie źle. No będzie, jakoś będzie, nie? Jakoś będzie. W czerwcu też z takich ważnych wydarzeń, jeszcze tylko Ci wejdę w słowo, nowy prezes NBP będzie. Znaczy ten sam, stary, tylko że nowy. No ten sam, stary, tak. To jest tak jak wiesz z tym, jak ci wybitni stratezy, nawet ci, którzy wywąchali, że coś będzie tu nie tak, mówią o tym, jaki będzie koniec wojny. A ja gwarantuję, że będzie taki, że nikt nawet nie wie jaki. Mm-hmm. No to jest chyba największa niepewność każdej wojny, tak? Nikt nie wie jaki. Znaczy nie, to jest niepewność prognozowania. Mm-hmm. Bo niepewność prognozowania wynika z diagnozy, a teraz z punktu widzenia niepewności jesteśmy w tak zwanym na czwartym poziomie niepewności. W jakiej skali? W skali 1 do 4, tak? To kiedyś mogę Wam powiedzieć o skalach niepewności też. To podrzucę taką informację, dzisiaj nie będę tego rozwijał. Czyli jest największa niepewność, krótko mówiąc. Tak, jest największa niepewność, bo zwróćcie uwagę na różnego rodzaju komunikaty, które docierają i wygląda tak, jakby się mieli dogadać, tak? Tylko pytanie, kto zapłaci cenę za to dogadanie się. Okay? Mieliby się dogadać, a statki płyną z Rosji, tak? Dalej. Okej, okay. Natomiast idziemy... Gaz kolejny... płynie, ropa płynie, nie no, parę innych Rzeczy. Tak, ale statki te wojenne też płynęły z drugiego końca Rosji do drugiego końca Rosji. No ale to znowu zostawmy, bo to są tematy... Zostawmy strategom wojskowym, dokładnie. Niech gadają. Natomiast tutaj masz kolejny slajd, gospodarka oparta o przetwórstwo. To jest ten element bardzo ważny, który na tym slajdzie jest istotny z punktu widzenia zrozumienia polskiej gospodarki, budowania naszego PKB i wartości dodanej, tak? Mm-hmm. Znaczy kraj, który tam ma
600 miliardów PKB, no to co to jest, nie? Bo 600 miliardów to jest wartość rynkowa, chyba nawet nie jest to wartość rynkowa Tesli dzisiaj, nie? A nawet nie wiem, jaka jest tam wartość, ale na pewno no. Są spółki droższe niż ten, niż PKB polski. Jakby 3-4 korporacje amerykańskie się zrzuciły, to ich zyski byłyby warte równe naszemu PKB, tak? Microsoft, Apple i parę innych, tak? Jakby się zrzuciły, to mają zyski netto takie jak nasze PKB. Więc to pokazuje siłę i pewne zrozumienie umiejętności budowania pozycji nie opartej na narracji emocjonalnej, tylko opartej na pragmatyzmie gospodarczo-finansowym, tak? Mm-hmm. I tego mi po prostu bardzo brakuje, jeżeli chodzi o nasz kraj od 30 lat, narracji opartej na racji, polskiej racji stanu. Polskiej racji stanu gospodarczej i polskiej racji stanu pieniężnej, finansowej, tak? Tyle, tego brakuje. No i teraz popatrzcie, to jest bardzo ważne, że jeśli kupujemy coś za granicą za czwórkę, za 4 złote na przykład, tak? A następnie sprzedajemy to za 10, no to nasze PKB nie jest 10, tylko jest 6. Wzrost PKB, tak? To jest bardzo ważne, że musimy odliczyć ceny komponentów od tego, co sprzedajemy za granicę. I teraz to, co właśnie wcześniej powiedziałem o dochodach z pracy i pewnego rodzaju ustawianiu tej gry. Tak jest to liczone, żeby różnica pomiędzy tym, jak do nas przychodzą towary do przetworzenia, kupujemy komponenty do przetworzenia, to sprzedaż to jest, daje taką różnicę, która wystarcza na 2-3% marżę dla podwykonawcy, wynagrodzenie, prawda, i tam różne elementy takie, żeby troszkę mógł zmodyfikować sobie inwestycjami ten park maszynowy, żeby to w miarę się toczyło, tak? I znałem taką historię sprzed kilku lat, czy 12 lat, znałem taką firmę z Gliwic, która właśnie była podwykonawcą jednej firmy za naszej zachodniej granicy. No i ona zarabiała właśnie te w granicach 2-3%, w zależności jeszcze od różnic kursowych, bo też jest bardzo ważne, że na podwykonawcę przerzucane są różnice kursowe. A tamta firma, która dokonywała tych zleceń, wkładając trochę elektroniki, automatyki, sprzedawała to samo trzykrotnie więcej, za trzykrotnie większą cenę do Chin niż to, co wytwarzała ta Polska. Więc trochę elektroniki, automatyki, 3 razy wyższa cena. Bo i co wytwarzała? To, co powiedziałeś, Marcinie, wcześniej? Ogromną marżę i ogromną wartość dodaną, tak? No, na tym to polega, nie? Dobra, nie? Więc z tej perspektywy, jak popatrzymy na naszą polską gospodarkę, to za chwilę też będzie o tym naszym eksporcie, o tym, co produkujemy w kontekście naszego sąsiada zagranicznego. No dlaczego? No też pokażemy, dlaczego to ma znaczenie, żeby ten kontekst musimy rozważać. I w pewnym sensie jest to emanacja wypowiedzi, które były pod kątem Polski adresowane przez niektórych dygnitarzy zarządzających tamtą Rzeszą, do czego się Polacy będą nadawali, że trzeba wziąć pod uwagę to, że może tak nie trzeba być takim radykalnym i wyrzynać ten naród słowiański polski, tylko ten naród może kontrybuować do produkcji i budowy wielkiej Europy i wielkiej gospodarki niemieckiej. Tak? I kiedyś był taki artykuł Rzeczypospolitej, to już też bardzo dawno temu właśnie, który opublikował wypowiedzi Hansa Franka z zjazdu SD w Rzeszowie w 1944 roku. Tak? I jak ktoś jest archiwistą i lubi się bawić takie rzeczy, to jak przeszuka archiwum Rzeczypospolitej, to ten artykuł znajdzie, bo on naprawdę był bardzo mocny i bardzo poruszający. Jak go przeczytałem, no to do dzisiaj mi to brzmi, choć minęło od tego czasu już kilkanaście lat, bo jakoś dziwnie to wszystko tak właśnie w tej chwili wygląda. Tak? No i patrząc właśnie na to PKB, o którym wspomniałeś, w sensie na to, co eksportujemy, przepraszam, tak, to też później będziemy mówić. Natomiast tutaj jest podział samego PKB i też populacja, te wszystkie takie liczby, które nam mówią o tym, czy jesteśmy bogaci, czy też biedni. No i wiesz, przede wszystkim tu jest element istoty, patrzymy na PKB, tak. Wziąłem 3 kraje. Hiszpania, bo była chyba tam, za czym Polska weszła do Unii, no to na niej się zakończyła kolejka przyjmowania. I w latach 80. Hiszpania się bardzo rozwijała w oparciu o różnego rodzaju transze i pieniądze, które płynęły z Unii. Niemców jako naszych największych sąsiadów, największego partnera gospodarczego. Popatrzcie na populacje, jakie są tutaj. To też jest bardzo ważne, jaka jest populacja Hiszpanii, Niemiec i Polski. Mhm. Bo gra się tak naprawdę też toczy o to, co powiedziałem, czyli ilość roboczogodzin dostępnych na danym terytorium. No i obecnie ten element dostępności roboczogodzin jest bardzo mały ze względu na szybko starzejące się społeczeństwa europejskie, które utonęły w hedonizmie, tak? Mhm.
I teraz popatrzmy na ten element polskiego PKB, 595 miliarda dolarów za 2019, tak? Teraz jest ponad 6, ale jako że miałem dostęp do takich, a nie innych danych, no to trochę się cofnąłem do tyłu, tak? Niemcy 3,8 miliarda powinno być dolarów, nie biliona. No i Hiszpania też 1,3 miliarda, przepraszam, biliona. Biliona, dobrze. Biliona, ok, też za 2019. No i teraz bardzo ważne, no Niemcy mają nadwyżkę 28 miliardów, tak, czy 280, to będzie chyba tak, 280. 280. Jakieś drobne błędy, 280 miliardów, tak, to powinno być zera, a pomylone, tak. Więc 280 miliardów dolarów jest różnica pomiędzy importem a eksportem. 280 miliardów dolarów. To jest ogromna różnica, biorąc pod uwagę, że my i Hiszpania mają po minusie i to jest tam wprawdzie nie aż tak dużo na minusie, ale zawsze to jest 18 miliardów, a tam 49 miliardów, a tutaj mamy 280 miliardów na plusie. Dużo, nie? No dużo, to jest połowę PKB Polski. I co my chcemy tutaj? No. W tym układzie. Dokładnie. Robić, nie? Więc popatrzcie też na per capita, jakie jest wyliczone tutaj w dolarach, tak? Mhm. Niemieckie per capita jest w tym momencie, ile tam jest? 17,3, a polskie jest 6,7, czyli polskie jest 3 razy mniejsze, tak? Mhm. Podobne w tym momencie do per capita hiszpańskiego, dlatego też brałem tą Hiszpanię pod tym kątem, pod uwagę. Mhm. Także to jest po prostu, popatrzcie, no, slajd, który refleksyjnie powinien być wykorzystany do tego, w którym miejscu jesteśmy i jak się powinniśmy ustawiać, jak powinniśmy budować polską rację stanu gospodarczą, której od 30 lat nie mamy, bo kolejne zmiany, kolejnych partii politycznych, kolejnego gadania doprowadziły do tego, że nie mamy. I za chwilę też pokażę Wam slajd bardzo poważny, patrząc na to, jak rośnie nam per capita właśnie, co się w tym kraju dzieje. Właśnie chciałem do niego dojść. Z naszej przyszłości i pewnej dyskusji, która za chwilę być może się rozpocznie pod tytułem co robimy, tak? Bo tutaj różne jakieś pomysły są nieprawdopodobne na temat przyszłości Polski, powrotu Polski do bycia takim potężnym krajem jak w XVI wieku, tak? Bo to się nie wydarzy. No wiesz, tylko też musimy pamiętać, z jakiego poziomu startowaliśmy. Hiszpania na przykład jako kraj, to chyba wydaje się, że jeszcze gorzej wykorzystała, to właśnie zmarnowała jakiś tam czas, który miała w ostatnim okresie. Nie oceniam. Zwróć uwagę, wróć na chwileczkę do poprzedniego slajdu. Aha. Ja porównuję liczby, Marcina. Staram się, wiesz, nie odnosić, czy wykorzystał ktoś, czy nie wykorzystał. Chodzi o poziom złożoności, to jest pierwszy wskaźnik. Economic complexity. Mhm. Złożoność gospodarcza. Niemcy 1,92, Polska 1,14, a Hiszpania 0,85. Mhm. I to też ma znaczenie w tym wszystkim. Okej. Okay. No tak, prawda? Turystyka tam pewnie rządzi. Natomiast tam turystyka rządzi i przemysł rolniczy bardzo dużo daje. Okej. Okay. Natomiast tutaj mi chodzi, bo tak chciałem troszeczkę pozytywizmu tutaj, pozytywnego wiewu puścić, bo my jednak się rozwijamy. Jednak się rozwijamy. Kwestia jest taka, czy moglibyśmy się rozwijać szybciej, czy nie.